dzisiaj, kochani, autor, którego bardzo lubicie. Autor, którego książki często mi polecacie. Autor, który wciąż po części pozostaje zagadką, dlatego że wciąż nie pokazał swojej prawdziwej twarzy. Jego powieści natomiast to historie bezkompromisowe, pełne okrucieństwa i przemocy człowieka względem drugiego człowieka. Wyłącznie dla czytelników pełnoletnich. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny, słoneczny, lipcowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Nagle dostrzegła jakiś ruch na korytarzu. Po chwili jej oczom ukazała się kobieta. Była niewiele starsza od niej. Cały przód bluzki miała we krwi. Jej twarz wykrzywiał dziwny grymas. Mieszanka skupienia i satysfakcji. Bez obaw, to sam początek i niczego nie zdradzam tutaj nadmiernie, mówiąc, że jednym z oprawców będzie tutaj, słuchajcie, kobieta. Okrutna i bezlitosna w swoich czynach, Piotr Kościelny bowiem, bo o nim tutaj właśnie jest mowa, nieźle namota nam w tej powieści w głowach. Przed Wami Sidła. Piotra Kościelnego właśnie. Brutalny, bezkompromisowy thriller kryminalny, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Skarpa Warszawska. Entuzjaści naprawdę mocnych wrażeń będą, słuchajcie, tutaj zadowoleni. Sidła bowiem mają w sobie nawet zalążek ekstremy. Zaginęła młoda kobieta. Poszła na imprezę i ktoś postanowił ją upolować. Nie był to byle kto. Była to ona. Ona nie cofnie się przed niczym, nie ma już nic do stracenia. To nie jest jej pierwsza i nie będzie też jej ostatnia ofiara. Planuje je upokorzyć, torturować, zniszczyć. Na trop morderczyni wpadają śledczy z Wrocławia z komisarzem Sikorą na czele. W międzyczasie powraca również wątek niejakiego łowcy, człowieka, który do tej pory sam wymierzał sobie sprawiedliwość, a którego sprawa podobno zakończyła się sukcesem. Ale czy na pewno? Muszę Wam, słuchajcie, przyznać, że Piotr Kościelny nie owija w bawełnę, nie bawi się w metafory, on strzela prosto z mostu. Wie, jak podbijać napięcie do nieprzytomności, wie, jak kreować takich bohaterów, którzy są obrzydliwi, którzy są skorumpowani, którzy są odrażający w swoich czynach i często przypominają bardziej monstra niż prawdziwych ludzi. W Sidłach autor podkręca przemoc do nieprzytomności, podkręca przemoc do granic wytrzymałości, kreując takie historie wokół swoich bohaterów, które stają się niemal karykaturalne w swoim okrucieństwie. Nic dziwnego, że przeżyte przed laty wydarzenia wywołują tutaj traumy. Nic dziwnego, że te z czasem zamieniają się w obsesje. Wreszcie stają się też podstawą studium tego największego możliwego zła. W takim świecie, w takiej rzeczywistości, jaką zbudował w swoim świecie fikcyjnym Piotr Kościelny, nie było tak naprawdę żadnych innych opcji, nie istniały żadne inne ścieżki, tylko te, które wiodą prosto w ciemność. No właśnie, Sidła bowiem są opowieścią o ciemności i o ludziach, którzy w tej ciemności się kryją, którzy chowają się w półmroku, w półcieniach i tak robią, by nikt nie dostrzegł ich prawdziwej twarzy, nigdy do końca. To są ci ludzie, którzy z zewnątrz wydają się być jak najbardziej zwyczajni. Grają swoje role, co więcej dopracowują odgrywane przez siebie postacie do perfekcji. Potrafią wyprowadzić w pole zarówno śledczych, potrafią wyprowadzać w pole zwykłych ludzi, sąsiadów, nawet rodzinę. Natomiast gdy zapada noc, wychodzi na jaw ich prawdziwa natura. I mówię tutaj o nocy zarówno jak najbardziej dosłownej, jak i też tej metaforycznej. I tak perfekcyjne matki zamieniają się w zwyrodniałe oprawczynie. Niewinne córki w spragnione krwi demony. Prawi synowie i ojcowie w agresywne bestie. Nikomu tutaj nie można za bardzo ufać, dlatego że zanim opadną maski, może już być za późno. I widać, słuchajcie, od pierwszych stron, że Piotr Kościelny bryluje w budowaniu skrajności. Sidła mają w sobie coś radykalnego, mają w sobie coś ekstremalnego. Nic więc dziwnego, że sprawdzają się przede wszystkim dla czytelników o mocnych nerwach, o mocnych głowach, o mocnych żołądkach i jakże wytrzymałej, słuchajcie, wyobraźni. Tej wyobraźni, która potrafi odróżnić fikcję literacką od rzeczywistości, oczywiście. Sadystyczne zbrodnie, akcja pędząca na łeb na szyję, wątki prowadzone
z głową, prowadzone z wprawą i z doświadczeniem. Zresztą podglądamy tutaj kilka spójnych, dopełniających się wątków właśnie. Poznajemy bliżej oprawców, przyglądamy się także ich ofiarom. Kibicujemy też śledczym, których te wątki osobiste rozwijają się. No i myślę, słuchajcie, że entuzjaści doznań intensywnych, doznań literackich intensywnych oczywiście, doznań krwawych i intrygujących wpadną w te sidła i nie będzie już od nich ucieczki. A i słuchajcie, to co warto wiedzieć, to co jest ważne tak naprawdę, to jest to, że sidła są kontynuacją bezpośrednią powieści zatytułowanej Łowca. Słuchajcie, ja o tym nie wiedziałam sięgając pod lekturę. Nie jestem też do końca pewna, ile mi zaspoilerowano tutaj, ile tak naprawdę straciłam, ale jedno jest dla mnie pewne, że po lekturze sideł z chęcią cofnę się w przeszłość i poznam właśnie początek tej historii, od czego to wszystko się zaczęło. I to jest tak, słuchajcie, że mamy tutaj jakby zupełnie inne śledztwo, osobną historię, ale ten wątek zapoczątkowany w Łowcy, on się tutaj właśnie kontynuuje niejako, więc warto się do niego po prostu cofnąć. No i tak to właśnie wygląda, a jestem, kochani, ciekawa, czy znacie powieści Piotra Kościelnego, czy podoba Wam się właśnie ten rodzaj thrillerów i które tytuły najbardziej mi polecacie. A ja mam, słuchajcie, dla Was sidła do wygrania w konkursie z wydawnictwem Skarpa Warszawska, natomiast pytanie konkursowe brzmi: absolutna prościzna, polećcie mi albo książkę, albo serię książkową nawet, albo film, albo serial, albo grę, albo komiks z motywem kryminalnym właśnie. No absolutna prościzna. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki konkursu pojawią się w opisie pod filmem, w poście dedykowanym na społecznościach YouTube'a. I również pamiętajcie, że możecie odpowiadać pod postem na blogu. Jakiś czas temu miałam przyjemność przeczytać Dom Piotra Kościelnego i powiem Wam tak, to była hardkorowo mocna historia. I nie inaczej jest z sidłami. No i mamy nawet tutaj oznaczenie 18+, i to jest moim zdaniem bardzo ważne, kiedy mówimy właśnie o tej powieści, kiedy w ogóle mówimy o książkach Piotra Kościelnego, to jest to, że one przeznaczone są wyłącznie dla czytelników pełnoletnich. Sprawa jest tutaj prosta. Przemoc, przemoc, jeszcze raz przemoc. Okrucieństwo. To, jak bohaterowie traktują drugiego człowieka. Tutaj się sprawdza ta dewiza Sartra, czyli piekło jest tym drugim człowiekiem. I no właśnie to idealnie Piotr Kościelny pokazuje w swoich powieściach, przynajmniej w sidłach, przynajmniej w domu i no i z tego, co się orientuję, w tych książkach, które również polecacie mi wy. No właśnie, jestem ciekawa, czy już czytaliście sidła, czy możecie je porównać z Łowcą, który niejako zapoczątkowuje właśnie tę historię. No i jak właśnie odbieracie również bohaterów, jak odbieracie te wątki, no jak odbieracie w ogóle styl pisania Piotra Kościelnego, który jest bardzo bezpośredni, właśnie taki rzucający w twarz całą tę historię, to no, to są takie, słuchajcie, postacie, niektórzy są tak odrażające, tak potworne, tak monstrualne w swoich zachowaniach, że czasami naprawdę trudno jest się otrząsnąć, dlatego też kiedy pisałam o tej książce, o pierwszych wrażeniach na Instagramie, to napisałam, że kojarzy mi się z takimi thrillerami wręcz ekstremalnymi. No i właśnie pytaliście się, czy to jest horror. Nie, to nie jest horror, to jest thriller kryminalny, ale właśnie posiada takie ekstremalne wątki. O sidłach możecie sobie poczytać też na blogu Wielkiego Buka. O tej poprzedniej powieści Dom, którą wspomniałam, tam pojawiły się wpisy właśnie na Instagramie i na Facebooku, więc jeżeli jesteście jej również ciekawi, to zapraszam na media społecznościowe Wielkiego Buka. Linki w opisie pod filmem. A my widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa. A ja tak sobie myślę, że skoro minęło nam już półrocze, to warto byście poznali wybór 16 najlepszych książek pierwszego półrocza 2022 roku. Coś fantastycznego, zaglądajcie, wyjątkowe tytuły. Zapraszam Was również do subskrypcji tego kanału, jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie. Rozmawiamy tu o książkach, o literaturze pięknej i gatunkowej. Zapraszam, do zobaczenia!